Dobry wieczór, Ryszard Gromadzki. Państwa i moim gościem jest dziś pan Stanisław Michalkiewicz, komentator polityczny, publicysta. Witam pana, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś po południu polska ambasada w Tel Awiwie została celem ataku, zajazdu wręcz, tak bym to powiedział, ze strony, jak to określono w przekazach agencyjnych, nie wszystkich, ale niektórych, grupy ocalałych z Holokaustu. Jakby pan skomentował to wydarzenie? No, przyjrzałem się tym ocalałym z Holokaustu. Większość z nich sprawiała wrażenie, że są albo młodsi ode mnie, albo bardzo dobrze, że tak powiem, zakonserwowani. Jeśli są młodsi ode mnie, to znaczy, że musieli się urodzić po wojnie i już zdążyli ocaleć. To bardzo dobrze, bo co by było, gdyby im się nie udało? To jest zainspirowana takim razie? Z całą pewnością to jest dowód, że następuje po stronie żydowskiej, bo to nie tylko izraelskiej, ale w ogóle po stronie żydowskiej, totalna mobilizacja. Z uwzględnieniem wszystkich tam Volksdeutschów i pożytecznych idiotów nawet w Polsce. Celem tego jest przedstawienie opinii światowej, zwłaszcza amerykańskiej, Polski i narodu polskiego jako takiej antysemickiej dziczy, z którą trzeba wziąć pod kuratelę, bo to nie można tego tu stawić samopas, bo ta dzicz znowu zrobi coś okropnego, znowu zacznie zakładać jakieś obozy, znowu przeprowadzi Holokaust i tak dalej. No dobrze, ale mamy dialog, jak się wydaje, dialog na poziomie rządowym. Mamy komisję ze strony polskiej powołaną do spraw dialogu historyczno-prawnego z Izraelem. Na razie zdaje się, Izrael takiej komisji nie powołał, choć takie zobowiązanie padło w rozmowie premier Netanyahu i Morawieckiego. To znaczy, że te wszystkie koncyliacyjne próby, które są wykonywane przez polski rząd, są ignorowane w Izraelu, czy traktowane w sposób taki zupełnie instrumentalny? Tego nie wiem. Być może, że te komisje mają charakter listka figowego, który ma przesłonić figę, czyli amerykańską ustawę, która w tej chwili w Izbie Reprezentantów nosi numer 1226, bo w Senacie miała numer, już Senat to 12 grudnia jednomyślnie zatwierdził pod numerem 437. Ta ustawa stwarza dla Polski prawdziwe niebezpieczeństwo, bo te wszystkie hałasy, to tam ja bym ich tak bardzo serio... Czyli spór o ustawę wokół IPN jest swego rodzaju preludium? Nie, jest sporem zastępczym. Strona żydowska celowo wywołała taką awanturę, licząc na to, że sprowokuje polską opinię publiczną do reakcji i tę reakcję polskiej opinii publicznej przedstawi przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych, co się już stało, jako wybuch organicznego polskiego antysemityzmu. Po co im to jest potrzebne? Ale w Polsce nic się takiego nie stało. Nie mieliśmy panie redaktorze, nie chodzi o to, co się stało, tylko chodzi o to, jaki użytek się z tego zrobi. No i strona żydowska robi taki użytek w amerykańskich mediach, aż huczy od tego, że w Polsce jest naprawdę, dzieje się coś niepokojącego. Nic się nie dzieje w Polsce. Panie redaktorze, nie chodzi o to, czy się coś dzieje, czy nie, tylko jak się to przedstawia w mediach. Fakty prasowe są tworzone. Ale to są fake news typowe. Tak jest, ale one robią wrażenie w Stanach. Nie widzieliśmy żadnych demonstracji antyizraelskich, antysemickich. One robią wrażenie w Stanach Zjednoczonych i o to chodzi, dlatego że Polonia amerykańska próbuje improwizować taki desperacki lobbying przeciwko tej ustawie 1226, która naprawdę stwarza niebezpieczeństwo dla Polski i narodu polskiego. To powiedz wprost, chodzi o restytucję żydowskiego mienia w tej części, która dotyczy... Znaczy nie zupełnie o restytucję, chodzi o to, że ta ustawa dałaby rządowi amerykańskiemu instrument nacisku, możliwości wywierania nacisków na Polskę, żeby zadośćuczyniła roszczeniom żydowskim. Nacisku w postaci monitorowania prawodawstwa, nacisku politycznego? Nie, nie tylko. W każdej formie. Przypomnę, że w latach 90. rząd Stanów Zjednoczonych nastraszył, zagroził rządowi szwajcarskiemu, że jeżeli nie otworzy martwych kont, nie udostępni tak zwanych martwych kont. To znamy te zapisy, tylko Norman Finkelstein przyjął przedsiębiorstwo Holokaust. To, proszę pana, rząd amerykański wtedy zamrozi wszystkie aktywa szwajcarskie na terenie Stanów Zjednoczonych i państw sojuszniczych. I rząd szwajcarski się ugiął przed tą groźbą, bo to już nie są żarty.
Polska jest znacznie bardziej wrażliwa na takie rzeczy niż Szwajcaria, więc to jest naprawdę poważne niebezpieczeństwo. Grajcie o over 60 miliardów dolarów? Nie, już teraz chyba stawka została podbita. Mówię o tych 60 miliardach dolarów, bo takie żądanie sformułował w swoim czasie, jak pan doskonale wie, pan Israel Singer. Pan Israel Singer potwierdził ten szacunek, był ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Szewach Weiss, ale stawka chyba została podbita, bo Nowojorska Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego w związku z pracami, jakie się toczą nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, wystosowała takie pismo. Potwierdził pan profesor Żartkiewicz, że takie pismo wpłynęło, gdzie tam podliczyli rozmaite składniki mienia i wyszło im 1 bln zł. Szacunkowej wartości tych reszty, czyli ponad 300 miliardów dolarów. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc to naprawdę nie są żarty. I tutaj ten klangor i ta mobilizacja w ogóle nie tylko w Izraelu, ale w ogóle w środowiskach żydowskich i nieżydowskich, tylko takich Volksdeutschów rozmaitych i tak dalej, pokazuje, że no, skoro przedmiotem tej rozgrywki są tak wysokie alimenty, to tu żartów nie ma. No, co to oznacza w takim razie z punktu widzenia naszych możliwości politycznych, bo w zestawieniu z taką kwotą, gdy stawka idzie o tak wielkie pieniądze, no wydaje się, że jakikolwiek byśmy działań nie podjęli, lobbingowych, nielobbingowych, to mamy dosyć ograniczone możliwości przeciwdziałania, skutecznego przeciwdziałania ewentualnej presji ze strony Stanów Zjednoczonych, jeżeli taka presja zostanie użyta. Jakie przejawy tej presji no, widzieliśmy w ostatnich tygodniach? Jestem zdumiony, panie redaktorze, oświadczeniem pana Rexa Tillersona, sekretarza stanu, który tydzień wcześniej był w Polsce, rozmawiał z panem prezydentem Dudą, jeśli dobrze pamiętam, z panem premierem Morawieckim, z panem prezesem Kaczyńskim. Pan prezes Kaczyński pytany o to, czy w rozmowie była poruszana ta amerykańska ustawa, powiedział, że nie była. To nie wiem, o czym z nim rozmawiał. No i teraz pan... Trzeba tego rozmowy pana Tillersona była znana. Mówiono o różnych kwestiach dotyczących relacji dwustronnych, kwestii obronnych i tak dalej. To nie wiem, dlaczego ominięto tę najważniejszą sprawę, bo Rex Tillerson wczoraj oświadczył, że jest rozczarowany podpisaniem ustawy o IPN-ie przez prezydenta Dudę. To nie wiem, o czym prezydent Duda z nim rozmawiał, skoro on jest rozczarowany. Wie pan, podejrzewam, jeśli już tak szczerze rozmawiamy, że w sprawie tej amerykańskiej ustawy zapadły jakieś ustalenia również z władzami polskimi, tylko władze polskie się boją. Ale ja pan dowodu, panie redaktorze, na tego rodzaju. No nie mam, mam tylko poszlaki. Mam tylko poszlaki. Jakie poszlaki ma pan na myśli? Już mówię. Pan prezydent Duda w ubiegłym roku spotkał się w konsulacie Rzeczypospolitej w Nowym Jorku z żydowskimi organizacjami przemysłu Holokaustu i rozmawiał z nimi prawie 2 godziny. Żaden komunikat z kancelarii prezydenta się nie ukazał na temat treści tych rozmów, ani na temat tego, czy prezydent Duda złożył jakieś zobowiązania, jakieś deklaracje w imieniu Polski. To, o czym wiemy, co wiemy o tych rozmowach, to tylko z wypowiedzi Abrahama Foxmana, szefa Ligi Antydefamacyjnej, dla nowojorskiej prasy, że sprawa roszczeń była w tej rozmowie poruszana. To tyle wiemy. Może to była wymiana opinii tylko. Tego nie wiem, ale to jest, wie pan, jeżeli kancelaria prezydenta powstrzymała się przed wysłaniem komunikatu na temat tej rozmowy, to znaczy, że ma coś do ukrywania. No być może miał charakter dyskrecjonalny te rozmowy. Wie pan, myślę, że nie powinny mieć charakteru dyskrecjonalnego rozmowy prezydenta Rzeczypospolitej na temat ewentualnego obciążenia Rzeczypospolitej takimi wydatkami. To naprawdę nie są żarty, bo to nie pan prezydent z własnej kieszeni będzie w razie czego te wydatki ponosił, tylko polscy obywatele. Ale proszę powiedzieć, przecież przyjęcie takiej konstrukcji, jaką pan sugeruje, panie redaktorze, oznacza, że te wszystkie opowieści o strategicznym sojuszu polsko-amerykańskim to jest tylko wydmuszka, no bo to niewiele znaczy w zestawieniu z brutalnymi faktami. Czy pan nie wyolbrzymia tej perspektywy? Wie pan, być może, że ja nie mam racji, ale to, wie pan, zarzucali mi różni ludzie przez ostatnie 20 lat, że ja wyolbrzymiam sprawę tych roszczeń, no ale rozwój wypadków pokazał, że ja nawet byłem, wie pan, na pozycji minimalistycznej,
realistycznej, że wypadki, że tak powiem, przerosły nawet moje wyobrażenia, a cóż dopiero te... Dlaczego w takim momencie, w takim razie mam do czynienia z tak silną presją, z taką kumulacją zdarzeń? No to kilka przyczyn na to się składa. Taka wojna polityczna w samych Stanach Zjednoczonych, zbliżające się wybory w Izraelu i kłopoty premiera Netanyahu, który tam jest podejrzewany o jakieś różne ciemne sprawki i tak dalej, tak? Więc chcę sobie poprawić reputację, że tak powiem, na rynku wewnętrznym, ale przede wszystkim presja żydowskich organizacji przemysłu Holokaustu na uzyskanie wreszcie, na realizację tych roszczeń. Przypomnę, że taka koordynacja nastąpiła po roku 2000, zwłaszcza, kiedy niemiecki kanclerz Schröder oświadczył, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Ale Niemcy się płacą, płacą. Ale płacą i płacą, ale płacą. Nie, tylko wypłacają takie świadczenia, do których się wcześniej zobowiązały. No, ostatnio był komunikat o tym, że zapłacą bodaj 20 paru tysiącom Żydów algierskich z tytułu represji, które na nich spadły w okresie Republiki Wiszy. Tak, ja rozumiem, ale proponuję, żebyśmy się nie martwili Niemcami, tylko się martwmy samymi sobą. No i od roku 2000 nastąpiła koordynacja żydowskiej polityki historycznej, która jest nastawiona na to, żeby obcinać kupony z Holokaustu, z niemiecką polityką historyczną, która jest nastawiona na to, żeby z Niemiec stopniowo zdejmować odpowiedzialność. No dobrze, to postawię takie pytanie. Czy w takim razie tą wzmożoną presję, którą obserwujemy, należy wiązać z postawieniem przez Polskę kwestii reparacji wobec Niemiec? Jest to jakaś koincydencja między tymi dwoma? Myślę, że nie, bo sprawa reparacji właściwie umarła śmiercią naturalną po deklaracji pana ministra Czaputowicza, który się spotkał z ministrem Gabrielem, niemieckim ministrem spraw zagranicznych, i oświadczył, że sprawa reparacji w stosunkach między polsko-niemieckich nie istnieje. Ja od samego początku tak uważałem, że to jest tylko taka propagandowa zadyma, że tak naprawdę o żadne reparacje nie chodzi, że to nie jest pomysł serio, mówiąc krótko, że to jest pomysł na rozhuśtywanie emocjonalne polskiej opinii publicznej. Ale co, liczone na użytek wewnętrznej polityki wyłącznie? Wyłącznie, tak, wyłącznie. Na wypadek, kiedy wypali się paliwo smoleńskie, po prostu, żeby mieć czymś rozhuśtywać opinię publiczną, i to się świetnie nadaje. Te reparacje na ludziach robią wrażenie, przynajmniej na wielu. No i tyle. Natomiast stanowisko rządu niemieckiego jest znane od dawna i nie budzi wątpliwości. Niemcy uważają, że Niemcy reparacje wypłaciły. Polska dostała je w puli sowieckiej, jak wiadomo. A rozliczenia, jakie Związek Sowiecki z Polską przeprowadzał, Niemców nie obchodzą. I tak minister Gabriel mówił w rozmowie, którą pan przywołał z panem ministrem Czaputowiczem, o tym, że podstawą prawną do tego, że Niemcy nie zamierzają regulować w Polski żadnych reparacji, są deklaracje polskiego rządu po 1990 roku. Wcześniej używano argumentu o deklaracji polskiego rządu z lat 50. Nie tylko taką podstawą to jest decyzja konferencji w Poznaniu, która Polsce przyznała reparacje z terytorium niemieckiego, ale w puli reparacji sowieckich, więc to jest początek tego grzechu pierworodnego. A potem, co nastąpiło, to już jest tylko konsekwencja. Więc ja dlatego, wie pan, nie uważałem tego od samego początku za przedsięwzięcie serio i nie uważam, żeby to było przyczyną tego, powiedzmy, kryzysu, w jakim się Polska znalazła, bo nawet Ukraińcy się nam odgrażają, że tu za kije chwyci 1,5-milionowa diaspora ukraińska w Polsce, jak Polska będzie... Chyba nie przesadzajmy akurat z tym zagrożeniem, ale wróćmy do tego kontekstu, który jest podstawą dzisiaj naszej rozmowy, czyli tego konfliktu polsko-żydowskiego, polsko-izraelskiego. Jak pan określiły scenariusz na przyszłość? Możemy mieć do czynienia z dalszą eskalacją tego konfliktu? Wszystko na to wskazuje, że wbrew uspokajającym deklaracjom, które słyszeliśmy w ostatnich dniach, obserwując takie wypadki, chociażby jak dzisiaj w Tel Awiwie, możemy spodziewać się raczej zagęszczenia. Z całą pewnością. Myślę, że teraz mamy do czynienia tylko z preludium.
bo taka główna fala to uderzy nas w marcu, już niedługo, kiedy będzie... 50. rocznicę wypadków. 50. rocznicę tak zwanych wydarzeń marcowych. No wtedy na cały świat będzie tutaj, pójdzie komunikat o tym, że w Polsce się nic nie zmieniło od 68. roku, a nawet się sytuacja pogorszyła, bo doszły do głosu elementy czarnosecinne, prawda? No i to... Jak skutecznie, chociaż zapytanie warunkowe, odpierać tego rodzaju narrację? Czy jesteś... Wie pan, to jest konsekwencja... Pan kreśli bardzo ponurą perspektywę. No niestety nie ma powodów do optymizmu. To jest konsekwencja wieloletnich zaniedbań i zaniechań, bo te sprawy można było załatwić. Taka okazja była w roku 2001, kiedy to prezydent Kwaśniewski w porozumieniu z premierem Millerem wysłali polski kontyngent wojskowy do Iraku. Można było wtedy załatwić przynajmniej sprawę roszczeń żydowskich w ten sposób, żeby rząd amerykański w ramach, że tak powiem, przysługi wzajemnej oświadczył Polsce, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w tej sprawie. Sądzi pan, że byłaby to deklaracja zobowiązująca z punktu widzenia potężnych wpływów, jakie ma przynajmniej byłoby się na co powoływać. Po raz drugi można było to załatwić w roku 2014, kiedy prezydent Obama przyjechał do Polski w czerwcu 2014 roku, żeby nam powinszować, żeśmy się podjęli po raz kolejny niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę. Wtedy mogliśmy to załatwić, ale nikt, o ile mi wiadomo, nikt w ogóle się nie odważył z taką propozycją. Tylko pan Radosław Sikorski potem w podsłuchanej rozmowie się skarżył, że musi robić laskę za darmo prezydentowi Obamie, ale Rzeczpospolita nie płaciła mu za to, żeby laskę robił komukolwiek. Panie redaktorze, pan pomija zupełnie w swojej ocenie wątek rosyjski, inspirujący wpływ Rosji na ten kryzys, który obserwujemy. Proszę pana, ja nie pomijam. Rozumiem, że Rosja bardzo się cieszy z tego, że Polska została tak osaczona. Aktywnie współuczestniczy w kreowaniu tego wokół Polski? Nie, tego konfliktu? Nic o tym nie wiem. Nic o tym nie wiem. Jak wystąpił pana Ławrowa sprzed kilku Proszę tygodni. Pana, no, zacznijmy od tego, że to nie Rosja wysuwa pod adresem Polski żądania finansowe, prawda? To nie Rosja wyraża rozczarowanie i nie ostrzega nas, tak w odróżnieniu od amerykańskiego Departamentu Stanu. Ale korzysta na tej no zawierusze. Jasne, że korzysta. Wie pan, Putin by był bardzo mało spostrzegawczy, jakby tego nie zauważył, jakby nie próbował z tego korzystać. No, ale to, wie pan, nie, myślę, że nie powinniśmy się... Czyli to nie Rosja pana zdaniem miesza w tym kotle? Nie. Myślę, że tu mamy wystarczająco wielu szatanów w tym kotle czynnych, żeby jeszcze tu Putina dopraszać do tego towarzystwa. On na pewno z tego jakieś korzyści będzie wyciągał, to na 100%, bo byłby głupi, gdyby tego nie robił, ale to nie on to rozkręcił. Mieliśmy kilka miesięcy temu wizytę prezydenta Trumpa, kiedy padło tyle pięknych słów o Polsce ze strony amerykańskiego prezydenta, jak nigdy wcześniej. Minęło kilka miesięcy, sytuacja jest inna, jakościowo inna. Co to znaczy, że jak traktować deklarację, że to była znakomita mowa, tak skądinąd tak Trumpa jest, w Warszawie. Proszę pana, to znaczy tylko tyle, że polska dyplomacja, polskie władze nie potrafią tego wykorzystać. Nie potrafią wykorzystać uczestnictwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim do tego, żeby Polskie... Co miałoby zrobić w takim razie, proszę powiedzieć, pańskiej ocenie? Dwie rzeczy przynajmniej powinni, i to już nie teraz, tylko dwa lata wcześniej, załatwić. Właśnie, że tak powiem, deklarację amerykańską, taką deklarację neutralności amerykańskiej w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. Ja wiem, że to jest trudne, ale trudne sprawy też trzeba załatwiać. Ale mówimy o tej kwocie, to cały czas mam gdzieś... Gdyby, wie pan, dyplomacja polegała na tym, że tylko łatwe sprawy się załatwia, to byłoby to piękne życie takiego dyplomaty. Trudne sprawy też trzeba załatwiać, a w każdym razie próbować. O ile mi wiadomo, nie było, takie próby nie były podejmowane.
Po drugie, że Polska, podejmując się tej niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnim rynku. No nie określajmy tego w ten sposób, że wiąże się z amerykańskimi gwarancjami dla naszego bezpieczeństwa. Amerykanie są tutaj, realnie. Nie są realnie, to jest obecność demonstracyjna o charakterze propagandowym, bo wie pan, jak Hitler się wyprawiał na Rosję, to 250 dywizji tam czasy się zmieniły w ciągu tych 70 kilku lat. Jedna brygada ciężka, to w ogóle nie ma o czym mówić. To jest demonstracja taka psychologiczna. A nie było tego nigdy wcześniej, zauważmy. No, to też jest inna jakość. Zacząć. Więc dobrze jest, panie redaktorze, rząd polski, mówiąc krótko, nie potrafi, i poprzednie rządy, i ten, nie potrafi wykorzystać polskiej obecności w Sojuszu Atlantyckim do tego, żeby postarać się o zwiększenie własnych muskułów, bo tylko pręży cudze. A czym się kończy prężenie cudzych muskułów, to myśmy się dowiedzieli we wrześniu 1939 roku. I powinniśmy z tej lekcji wyciągać jakieś wnioski. Niestety, czy to z powodu nieśmiałości jakiejś dużej, czy to z powodu głupoty. Jest pan integralny pesymistą, panie redaktorze. No jestem, no cóż, no, ja na to poradzę. Jak wypadki, rozwój wypadków raczej potwierdza mój pesymizm, niż skłania mnie do optymizmu. W tej chwili sytuację Polski można porównać do potopu szwedzkiego. No tutaj pan wybaczy, panie redaktorze, ale... No ja wiem, że pan się z tym nie zgodzi, ale ja jak... Pan, analogia zbyt śmiała. Jak pana interesuje moja opinia, to ja mam właśnie taką, że jeśli do jakiegokolwiek wydarzenia miałbym to porównać, to właśnie najbardziej do potopu szwedzkiego, właśnie dlatego, że bardzo dużo jednocześnie rozmaitych naszych nieprzyjaciół się zaktywizowało. Ale wyszliśmy z tego, jak pan pamięta. Ale z jakim kosztem, a na domiar złego jeszcze piąta kolumna w kraju się zaktywizowała, podobnie jak i wtedy. Niestety nasz czas dobiegł końca, mam nadzieję na ciąg dalszy. Może za miesiąc się spotkamy, porozmawiamy, zobaczymy, w którą stronę wypadki się potoczą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanisław Piątkiewicz, publicysta, komentator polityczny.